Witam. Powiem tak, tak samo jak 2 miesiące temu i tak samo jak miesiąc temu, dostaliśmy kosmiczne statystyki, jeżeli chodzi o otwieralność skrzynek, tak i w tym miesiącu dostaliśmy kosmiczne statystyki, jeżeli chodzi o otwieralność skrzynek. No i trzeba przyznać, że jest to duże wow, tak to nazwę, duże wow. I myślę, że was to nieco zaskoczy. Także zanim przejdziemy jeszcze do tego, na samym początku, Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów, do łapania okazji i do tego, aby poszukać jakichś floatów, poszukać rzeczy z naklejkami i tak dalej. Zachęcam do tego, jeżeli tylko macie taką ochotę, proszę wszystko przeliczać, jeżeli coś robicie. I to na tyle z reklamy, a my lecimy do filmu. Więc tak, jeszcze gwoli przypomnienia. Przypominam, jakie statystyki zostały prezentowane tutaj, jak możecie sami zauważyć, w lipcu. To były statystyki otwieralności. Tutaj pokażę wam statystyki z czerwca. No to dlaczego to były kosmiczne statystyki? Bo były kosmicznie niskie. Dokładnie tak. To były statystyki po prostu zatrważająco niskie. Zobaczcie, co się działo w maju. Przeskok jest gigantyczny. Przeskok jest kolosalny. Trzeba przyznać. I ten spadek po prostu był, no, wow, tak powiem. Aktualnie, jak sami widzicie, na rynku raczej trwa optymizm, a nie statystyki, które widzieliśmy jeszcze miesiąc temu. A to są statystyki, które dostajemy teraz. Proszę bardzo. No, panie cinkciarzu, proszę się tu zwinąć. Ty się też zwiń. I tak to właśnie w tym momencie wygląda. W ciągu jednego miesiąca praktycznie odrobiliśmy do normalnego poziomu. To jest jedno wielkie wow. I teraz tak. Po pierwsze, popyt na skrzynki. To jest przede wszystkim. Po drugie, skiny do naklejania na nie naklejek. To jest po drugie. Po trzecie, liquidity rynku. To jest to. Więcej skinów, więcej transakcji, wyższe liquidity, więcej skinów do naklejania naklejek, więcej pieniędzy wydawanych na rynku. Same pozytywne rzeczy. No i teraz jeszcze jest następujące pytanie. W ogóle bardzo mnie ciekawi porównanie jednej statystyki, jeżeli mielibyśmy się tutaj jeszcze tak jakoś przyglądnąć, że tak to powiem. O, no proszę, no. Proszę mi tutaj. Ciekawi mnie statystyka otwieranych Anubisów z miesiąca na miesiąc. Widzę, że systematycznie spada. Jak było w tym miesiącu? To jest dla mnie... No panie, tymi reklamami mnie zasypujesz. 1,5 miliona. 1,5 miliona otworzonych Anubisów. To jest po prostu tak, jakbyście wzięli 15 milionów złotych i spuścili w kiblu. Chyba że na rynku ktoś kupował, to może chociaż tyle i dobrze, że zutylizował tego śmietnika. Jak najwięcej. 1,5 miliona openingów jednego takiego dziadostwa. Ja wiem, że to wiecie, no bo ktoś sobie patrzy i mówi, no dobra, no kurwa. 1,5 miliona to tak dużo? No czemu to tak dużo? Niby, no przecież Dreams and Nightmares 5 milionów. No to czemu? Co? Już mówię. Ponieważ w panu Anubisie kwestia jest taka, że to się da kupować cały czas. Kwestia jest tego typu, że one wcale nie mają żadnego ograniczonego supply'u ani niczego takiego. Jedyne, co mnie zastanawia, to jak kurewskie wahania muszą mieć te skiny z tej kolekcji. Co tam się po prostu musi odpierdzielać na tych szarych skinach? Jakie tam musi być liquidity? Jak bardzo tam musi być masa pieniędzy za darmo? Jak bardzo tam musi być wszystko porozstrzeliwane i wszystko... No bo teraz sobie pomyślcie w ten sposób, że na te skiny praktycznie jest niemal 100%, żeby wam poleciały. No jest z 80 czy coś takiego. Ktoś bierze, wchodzi sobie do gry. Kupuje tego Anubisa i go otwiera. Wylatuje mu jakieś szare gówno z tego Anubisa.
On ma w piździe za ile to wystawi, tak szczerze. Po prostu nie chce, żeby mu to ekwipunku zawalało, więc on, czy on to sprzeda za 3 centy, czy za 3 grosze, czy za 30 centów, ma to w dupie. Nie obchodzi go to. Ile dostanie za skina szarego. Ale pojawia się ktoś inny, kto mówi, to może bym sobie kupił te szare skiny, to sobie z nich zrobię kontrakt. No i pojawia się druga miara po drugiej stronie. No i to jest właśnie to, no jakby osoby, które rage'ują po openingach, kontra te osoby, które robią kontrakty, po prostu mają między sobą kompetycję, nie? Na takich akcjach jak to. Także to jest to. I tu tylko na to zwracam uwagę. Reszta statystyk jest zajebista. Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Chciałbym bardzo mieć kiedyś statystyki. Gdybym miał dostać jedną statystykę z rynku Steam. Taką jedną, jedyną statystykę z rynku Steam. Powiedzmy. Najbardziej mnie ciekawi to, ile Night Terrorów Battlescarred jest wystawione po cenie Filtested. To by była moja wymarzona statystyka, żeby zobaczyć. Jestem przekonany, że kurwa 5 milionów openingów w miesiąc. 5 milionów. Czajcie? Otworzyli 5 milionów 178 tysięcy skrzynek. I z tych skrzynek normalnie mogły lecieć Night Terrory Battlescarred. Ja pierdolę, jaki ile tam. Wyobraźcie sobie, że 100 setnej. Albo nie. Co z 500 leci ten Night Terror? O. To jest. Ile? To jest 10 tysięcy Night Terrorów? Dobrze mówię? Nie, nie, nie. Chyba źle mówię. To jest. Czy dobrze mówię? Nie, dobrze mówię. 10 tysięcy Night Terrorów Battlescarred. W miesiąc. To jest. To mnie mega ciekawi. Jeszcze mnie w chuj ciekawi, ile w ogóle Wellwornów dziwnych leci. Ile leci na przykład tych Emforozaurusów Wellworn, na przykład. Pojebane są to statystyki, trzeba przyznać. Ale ten miesiąc naprawdę zapisze się dobrze w tej historii. I będziemy do niego na pewno wracać jako do pozytywnego miesiąca. To na tyle. Yo.